W następnym poradniku do Krasauta. Dawno się już nie pojawiały poradniki. Wiadomo, prędzej nie było mikrofonu i tak dalej, w ogóle się nic nie pojawiało na moim kanale, co jest raz jest zrozumiałe. Przepraszam bardzo. Jakiś czas się teraz nie pojawiały żadne filmiki, przez chwilę teraz. Po prostu... Słuchaj, dlaczego nawet chyba. Mnie trochę sponiewierało. Delikatnie rzecz ujmując. Więc mój głos... Może nawet nie tyle głos. Głos już jest lepiej, na pewno, niż był przez... pierwszy dzień. Powiedzmy drugi. Niemniej jednak, słyszeliście przed chwilą, to może być irytujące, jakby byłby filmik dłuższy i tak dalej, to prędzej wyrzucilibyście monitor albo słuchawki, głośniki tudzież laptopa przez okno, niż dosłuchali do końca godzinny materiał, jaki ja zazwyczaj robię przecież. Chyba, że wolilibyście, żeby były pół godziny, nie wiem, 20-minutowe, czy jakiekolwiek inne. Niemniej jednak wróćmy do rzeczy, czyli do Krasauta, czyli coś o czymś... Powinienem powiedzieć. O! Teraz dobrze, w końcu. Lepiej później niż stale, prawda? Tak, zmiany. Masa zmian nastała, ludziska. Co prawda, już kawałek czasu nie grałem, ale sobie odświeżyłem chwilę. Zapoznałem się ze wszystkim. Po prostu brak czasu, niestety. Tudzież dodatkowo jeszcze internet coś odbijało mój. Tak średnio dawało się grać. Może nie tyle internet, co z serwerami, bo to głównie na takich bardziej przedwojennych chyba tych, że tak to ujmę, serwerach pracuję. Mam często bardzo dziwne pingi. Nie wiem jak u was. Czy tylko u mnie takie. Nie zauważyłem na forum jakichś zbytnich skarg na te pingi. Zbytnich oczywiście. Niemniej jednak wróćmy może do zmian. Ostatnio pamiętacie, było pełno rzeczy, na przykład takich jak naprawa części i tak dalej. W tej chwili nie ma czegoś takiego jak naprawa jakichś modułów. Wiadomo, psuje się takie jak koła, w wypadku gąsienice, kabiny, wiertła, no drill, tak to się nazywa chyba nawet, co pamiętam. Ogólnie broń, uzbrojenie, tylko nie psuły się jedynie rzeczy budowlane, czyli jakieś tam kratki i tak dalej, dupere i tym podobne. Psuły się także takie jakieś dodatki, czyli zwiększające moc, czy tam zwiększające moc silnika, czy energii. Systemy różne, one się psuły. Teraz nie ma żadnej rzeczy, która by się psuła. W zamian za to ceny zdecydowanie bardziej wzrosły. Czyli wyprodukowanie kiedyś... gdzie tu mamy? Tu mamy tu jest stork, przepraszam. Frakcje... Tak, wyprodukowanie, manufaktura. Tak, spójrzcie. Teraz potrzebujemy aż 300 złomu, aby wyprodukować głupi karabinek maszynowy. Oczywiście nadal zdobywamy to w bitwach i tak dalej. Głupio, gdyby tak nie było, prawda? Ale aczkolwiek mam wrażenie, że co prawda nic nie widziałem takiego opisanego, aczkolwiek jak już ten stoczyłem, mam wrażenie, że rzadziej można zdobywać, właśnie wyskakują karabinki, jak wybieramy oczywiście bitwę i tu mamy kilka dodatkowych mamy możliwości walki z przeciwnikiem. O. Czyli oczywiście jak to było, walcz o karabin maszynowy, walcz o shotgun, o kabinę, działo, koła. Teraz mamy także kable oraz elektronikę. Widzicie? Mniej więcej tyle dostajemy. Oczywiście mamy odświeżenie tego, nie możemy maksymalnie zdobyć. Oczywiście to jest zabezpieczenie przed jakimiś botami. Raczej się nie spotkałem na chwilę obecną z niczym takim.
które po prostu albo najefami takimi konkretnymi, którzy by tłukli i po prostu zdobywaliby tego takiej kosmicznej ilości, że się w głowie nie mieści, prawda? Teraz mamy jakieś ograniczenie, to chyba się odnawia co tydzień albo co 3 dni. Palcem pokazuję, jak idiota, no tak, ale tak już nie pokażę. No tak, mamy tutaj dolna linijka. Na razie mam 0 oczywiście z 3000 jednostek. Nawet nie jeździłem ani razu po kable, bo na razie nie potrzebuję. Limit, resetowanie limitu za 1 dzień i 23 godziny. Oczywiście tak samo jest z elektroniką, tylko że mamy inną maksymalną ilość do zdobycia. Tutaj 1500. Z kołami, czy to jest, czy nie jest? Raczej nie, tylko ze złomem. Widzicie? 5250. Teraz bitwy niestety nie zrobię, bo akurat pracuje mi ten, aktualizacja na Steamie, więc trochę ciężko będzie, chociaż może jakiś włączę, ale będzie trochę tragiczne. Zobaczymy od razu, żeby zdobyć chociaż trochę złomu. Aha, poza tym zawsze dostajemy te 25 złomu, jak jeżeli będziemy w bitwie, ją wygramy bodajże. Zawsze mamy to zapewnione. To nie jest za dużo, jak tym bardziej spojrzymy na to, że manufakturze takich karabinek, jak wspominałem, 300 kosztuje, prawda? Czyli trzeba trochę pograć i wygrać, co najważniejsze. Bo nie zawsze oczywiście się wygrywa. Są czasami takie, że jaja się odwalają, że przegrywa się nawet po 30 razy pod rząd. Już mi się takie coś zdarzyło i przez to się wkurzyłem, nie grałem jakiś czas też dodatkowo. No nie wiem, jakieś dobieranie się wkurzyło na mnie, a po prostu tak naprawdę ludzi nie było wtedy. Te same unikorny jakieś zostały. Poza tym, jak już, może w sumie jak już jesteśmy w tym manufakturze, zostały dodane nowe rzeczy. Oczywiście to było. Mamy także zmienione, zobaczcie, ta skrzynka, to jest ta skrzynka. No, nie, nazywa też się ten kontener, aczkolwiek ikonka jest zupełnie inna, jak widzicie. Prędzej pamiętacie na poprzednim filmiku, chociażby to normalny kontener, taki, nie wiem, w stoczniach, gdziekolwiek indziej. Kosz jest ten sam w tych kuponach. Racji żywnościowych chyba, tak? Tak, racji żywnościowe. I mamy tutaj taką niską szansę epickiej części zdobycia i wysoką na takiej przeciętnej. Potrzebujemy na to aż 300 tego. Czyli tak jak poprzednio. Możemy także za złom. To też było tak. I tu mamy oczywiście na taki przeciętny mamy niski niską szansę zdobycia, a wysoką na taki podstawowy, o. I oczywiście tutaj też mamy, no tylko malowanie też jest niskie i tak dalej, dekoracje. Mamy także, zobaczcie, następny, taką większą, która kosztuje, tak, 2000. Jeszcze nie zebrałem, nie kupiłem ani razu niestety tego konteneru. Ale bardziej to będę nazywał skrzynki, bo to bardziej teraz, zobaczcie, zwróćcie sami uwagę, to bardziej skrzynkę przypomina, te uchwyty do dłoni i tak dalej, a to weźmiemy, przyniesiemy w kilku, a konteneru tak nie za bardzo, prawda? No oczywiście tutaj mamy możliwość wylosowania nawet relikwii, że tak to ujmę. Takiego super, uber, duper, OP części. To jest właśnie niska szansa, a wysoka jest na standardowe, czyli jak no tutaj mamy. Tylko, że to jest epicka możliwość, niska szansa na zdobycie epickiego sprzętu, a tu jest niska szansa na zdobycie takiego super duper sprzętu. Czyli też możemy równie dobrze wylosować w tej skrzyni takie koło ciągnikowe, przykładowo. Jak wylosować koło ciągnikowe w tym, coś mi się raz zdarzyło. No zadowolony jakoś super nie byłem, bo to nie jest jakieś super drogie do złożenia. No cóż, czuję wkurzony, za drugim razem dostałem kółko zwykłe, więc no, zadowolony nie byłem. No cóż, zdarza się.
Aha, także jak już mówimy o broniach. O Jezus, gardło mi się tak szybko, nie wierzę. Trochę łyk wody i trochę lepiej. Tak, mamy manufakturę. Oczywiście tutaj dostały także różne buffy, nerfy, niesamowite, przeróżne broni. Zobaczcie, shotgun teraz ma zdecydowanie mniejsze obrażenia. Szybkostrzelność ma trochę większą bodajże. Zasięg został ten bodajże miał na dwie kreski. Obniżony został. Masa rzeczy pozmienianych, strukturalne. Na przykład jak były te włócznie, a to do tego dojdziemy. Jak już jesteśmy przy tych mechanikach, to bądźmy w nich. Tak samo tutaj karabinki maszynowe. Karabinki maszynowe mają jeszcze takie... To powiedzmy, że teraz nawet może za upartego zaczyna przypominać coś na styl MMO. Karabinki jak już zaczynają się rozstrzeliwać dobrze, trafiają kilka chyba razy pod rząd, to zadają jakieś dodatkowe obrażenia. Ale niestety nie mam tego... Nie, no ten jeszcze nie, przepraszam. Ten karabinek nie, ale... dojdziemy do tego. Bo ja tak się już... Chciałbym już o wszystkim po trochu pogadać, a potem zapomnę o czym miałem. Oczywiście to jak było, też był ten zestaw taki naprawczy. Robimy go za 50 miedzi i 450 złomu. Oczywiście jak wiadomo, zginiemy w jakimś tym... PvE, czyli my kontra boty. To możemy się odrodzić, jeszcze tyle razy dodatkowe, nie? I chyba tam zostało chyba obniżona ilość odrodzeń. Ostatnio jak grałem, zaraz zobaczymy. Tak. Tu mamy to samo, to samo, to samo. Właśnie wylosowałem takie kółko. Z tego kontenera. No jak widzicie, to nie jest jakieś super drogie. Ja się dlatego wkurzyłem, kupiłem kilka tych, bo też potrzebowałem. A potem miałem takie bitwy, że wylosowałem chyba 4 razy pod rząd. Działa. Bitwa po bitwie działo. Bitwa po bitwie działo. I tak jeszcze 2 razy. No oczywiście najwyższe i zobaczcie teraz. Mamy kilka nowych rzeczy. Właściwie to jedną nową rzecz. Chociaż dwie. Trzy. Zależy na to spojrzeć, kiedy oglądaliście. Mianowicie. Miecz ognia. Nie spotkałem się jeszcze z nim. Nie walczyłem przeciwko nikomu, kto by to miał. Zostało niedawno wprowadzone. Niedługo powinien zostać wprowadzony na pewno następny patch. Na pewno, nawet niemal na pewno na dniach. Gdyż ostatni miał miejsce, że on jest skłamać 20 albo 24. Listopada. Tak. I w nim właśnie został wprowadzony, właśnie, albo w poprzednim jeszcze, w tym miotacz ognia. Do jego stworzenia potrzebujemy zawsze kosmicznej ilości kabli, elektroniki. Miecz to nie jest jakiś tam problem, ale tutaj zobaczcie, tu jeszcze jest trochę gorzej. Czyli ten wyrzut ingranatu poczwórny to jest chyba u tych ciężkich, tak samo to, ale to już jest u tych szaleńców. Teraz nie pamiętam nazwy, muszę zobaczyć. Ale potrzebujemy też nowego... No, pierwiastka, tak powiem... uranu. Rudy uranu, o. Właśnie. Mamy także wyrzutnie takich tych. Ale to nie, to raczej było, omawiałem to. To się za bardzo nie zmieniło. Obrażenia maksymalne, tam zasięg. Celność. Szybkostrzelność, takie ten duperele. Maksymalna ilość amunicji. To zostało też pozmieniane w bardzo dużej ilości broni, nawet nie ma co omawiać. Teraz będę omawiał, jak będą się pojawiały następne patche, co się stosunkowo tego zmienia. To już teraz nie ma sensu omawiać z poprzednimi patchami, aby wam nie mieszać w głowach, prawda? Zobaczcie. Ten skorpion. Pamiętacie, jak będzie wyglądał? To była kusza. Tak. I w tej chwili to nie jest kusza, a to jest właśnie ten. Niestety, był taki fajny też event, już tak wskoczę, już kitam. Niestety zapomniałem się, albo nie, internet mi padł. Tak, niestety nie zdążyłem go skończyć. Miałbym fajną ikonkę. Nawet bardzo w sumie fajną. Niestety zrobiłem tylko połowę tego, mam taką. Wróćmy do tego, gdzie miałem.
Okej. To była kusza. Teraz jest taki... może nie działo Gaussa, ale działo elektromagnetyczne bardziej. Coś syntetycznej. Tak, to zostało zmienione. Lunatycy. O cholera. Moje gardło biedne. No i doszliśmy do tej włóczni nieszczęsnej. Teraz zobaczcie, zwróćcie uwagę, że jej użycie kosztuje tak samo jak użycie broni. Energię. Kiedyś mogłeś mieć załadowane ile tam właśnie tych chciałeś, no ile miałeś tych ogólnie punktów na wolne moduły wszystkie, jakiekolwiek, budowlane, niedobudowlane i tak dalej. Jakie zdobywać tam razem z poziomami. Aczkolwiek teraz zostało to jakiś czas temu, kilka patchy temu zmienione, także mamy tylko i wyłącznie ograniczenie ilością energii przez pojazd. I jest, no jak jest, więc teraz nie ma takich rzeczy, że jedzie taki, powiedzmy, mały buggy, że ma, powiedzmy, samą tylko ramę, podwozie, kołka i kabinę i obtoczony jest, obłożony kule dookoła niemal tymi włóczniami. Z piłą mechaniczną ona została chyba trochę zwiększona jej moc. Tutaj mamy to samo. Tu został chyba tylko wygląd zmieniony. One raczej, tak, one inaczej wyglądały. Miały dużo większe kolce. Tu jest taki wygląd estetyczny właściwie. Czy coś tu nowego zostało dodane? Lancelot był raczej. Camelon był na pewno, dwójka. Tak, tu mamy to wszystko samo. Srodziska. Nomadzi. Autodziałko to samo. Tego chyba nie widzieliście. Tak samo mamy w poprzednim. Są takie... sponsony. Sponson to jest coś takiego jak miał na przykład... Teraz jest popularny Battlefield 1, prawda? Możecie zobaczyć w trailerach i tak dalej, te działa z boku. One są właśnie zamontowane w sponsonach, czyli czymś takim. Działo się nie ma co dookoła, tylko tam jakiś ma wychył, odtąd dotąd, prawda? No to jest właśnie podobnie. Karabin się dookoła nie będzie obracał, tylko tyle, ile może tutaj. Chyba mam jeden... jedną strzelbę. Albo... sprzedałem, nie wiem. Na tym się nieźle zarabiało kiedyś. No oczywiście to samo. O, tu mamy takie z łańcuchami, też to inaczej wygląd chyba został zmieniony. Czyli estetycznie. Manufaktura ta. Tak, tu mamy to samo. O, minigany. One już inaczej to mają, zdecydowanie. Że jak się teraz skręcą. O, zobaczcie. Mamy opis, tą gwiazdkę. Dłuższy ostrzał z broni zwiększa jej obrażenia. Siedem sekund. Tu jest z obrażeniami, to musiałbym sobie chwilę poświęcić i przetłumaczyć. W każdym razie obrażenia są zwiększane jak dłużej strzelam jakiegoś gościa. I czym będzie dłużej on jest rozkręcony. I po jakimś czasie oczywiście to zanika, nie? I tam może wskoczyć. No ja zwąziłem jakiś wózek i wam pokażę to. No i ostatnie mamy to samo. A nie, przepraszam, to jest u nich, nie u tych grubasów. Tu jest uzłomujarz, jak ich nazwałem. Nie, to jest u nich. Czyli widzicie, musimy mieć, żeby zbudować tamtą rzecz. Musimy mieć maksymalny, dziewiąty poziom, co najmniej uzłomiarzy, nomadów, lunatyków, aby to zbudować, bo tam mamy, potrzebujemy od nich tej tego. U nomadów potrzebujemy tej wyrzutni, tego granika poczwórnego, a u od nich potrzebujemy mamuta. Tego działa wielkiego. Widzicie? No, czyli takie niezłe ograniczenie, prawda? U nich się to zmieniło?
tak nie za bardzo. To została chyba taka, powiedzmy, klasa najmniej zmieniona. Oczywiście jest kilka rzeczy, na przykład było zmieniane coś z... Te ASG są cholernie wredne, tyle wam powiem, ponieważ... O, jest teraz opis. Każde 10 strzałów ma szans, 75% szansę na zatrzymanie obrotu wrogiej broni. Czyli to jak was ostrzeliwują z tego, a to dość szybko strzela, jeszcze zwykle mają po 2 co najmniej, te 10 strzałów zwykle dość szybko wchodzi i mają te szanse aż 75% na to, że no po prostu jesteście, możecie się smokować w nosy, nic nie zrobicie, nie? Także trochę lipa totalna. Chwila. Czy to mi tylko przypomina ten? Trzeba by się spojrzeć z tej strony. Moździerz? Zobaczcie, to taka podstawka jakby moździerz. Tylko z danym modułem ładowania. Dobra, takie szybkie przemyślenie to było. No i ostatnia oczywiście taka wielofuntowa. Wielorowa wyrzutnia rakiet naprowadzanych, ten mamut i ogromny generator zasilania. Kosmiczne zasilości, no może nie aż tak, ale też sporo, trzeba rzeczy. Tak, to mamy omówione. Oczywiście możemy raz na dobę zmienić frakcję, do której chcemy przynależeć, żeby zdobywać u niej punkty doświadczenia. Ale sporo tego mówiłem, już 20 minut. Niemal ponad gadam. Niemal ponad. Się spać nie mogę? Najwyraźniej. O. Oczywiście market to jak market. Był sobie. O. Fajna cena. Nie jesteśmy tylko. Mógłbym w końcu wlosować to albo cokolwiek innego. Tak. Tu oczywiście mamy segregowanie według różnych rzeczy, które chcemy poszukać. Moje oferty, nie ma, historia, moje pokażę, może nie, zobaczymy. O, widzicie? Miałem kilka, sprzedawałem je, kupowałem także. Sprzedany za 105, ale miały ciekawsze ceny kiedyś. Zwróćmy okiem. Dokupiłem cholernie dużo kółek, opłacało się. Interes na tym robiłem, tylko właśnie jedyne co potrzebowałem to złom. Nawet na tym się fajnie wychodziło. Tu już mamy ciekawszą cenę, jak widzicie. No a tu jeszcze kawałek, gdzieś będzie jeszcze lepsza cena chyba. Czy mogę sobie zmienić? Nie. Nie mogę sobie zmienić niestety. A szkoda, że nie mógł... O, zobaczcie, 304 to aż. A zmienimy na 9 stronę. Trochę za mocno, czyli 8 może. Cele, widzicie, były dużo ciekawsze kiedyś. Właśnie tego. No to tylko tam mam. Nie wiem, czy umiałem kilka sprzedanych. Jeden tylko sprzedany. No nic, a zobaczcie, widzicie, cena jest dużo lepsza niż tam prędzej była. No nic. Oczywiście to jest market. Tak jak było, tak jest. Nasz składzik. Tutaj się pozmieniało z tego co... Nie było chyba szukania po nazwie kiedyś. Sortowanie mamy według typu, według punktów wytrzymałości... Nie, punktów... Według którego was losuje. Punkty energii. Czyli zobaczcie. To potrzebuje aż 6 punktów energii, żeby działać. Wiecie, o to chodzi. A to potrzebuje tylko jednego. Pachnie, to też tylko potrzebuje jednego, aby działać. Takie tam duperele. Czyli masy, wiadomo, według wagi to jest najcięższe, a najlżejsze jest to. Co mamy? Według masy, według struktury, czyli co jest najbardziej wytrzymałe. Także to, te koła są bardzo wytrzymałe. Chwila. Aha, gąsienicy. Tak, ja mówię, że... Gąsienic tu nie ma, zielone są. A są przecież założone na tym, nie pokazuje mi.
Jeszcze jedna rzecz, tylko to za chwilę. Najnowsze u góry. Oczywiście to jest też raczej coś pokazuje, bo po kilka i to jest stakowane. Według ceny sprzedaży. O, drogie się zrobiło. Mam wrażenie, bo tego nie mogłem sprzedać kiedyś. Według ceny kupna. Według typu weźmy. I powinniśmy mieć gdzieś... Albo to wyłączyli. A! Nie. Co mamy, co? Aha, że większy poziom. Dobrze, rozumiem. O, max, wszystko co jaką sprzedał, bym tutaj zarobił. Dom, do dom, dom. Oczywiście to rzadko jest, tak jak wspominałem. Czyli takie bazowe produkty. Takie podstawowe. Takie, wiecie, no są epickie, takie super. I tutaj mamy relikwie. Aż. Legendarne. A tutaj, no tak. Ciężko mi się gada z tym nosem cholernym. Ale na kanale bida się robi, więc trzeba sobie kolejnym życzyć, prawda? Niech ja tylko rzucę okiem. Gdzie to jest? Gdzieś było, albo usunęli teraz ostatnio. Jedno z dwóch. Ale już wam mówię, o co chodzi. Mogłem zmieniać stakowanie. Mogę tylko sobie wziąć ten opis. Ale nie, gdzieś było. Mamy tylko reset. No to, żeby to się pozmieniało. Co, wybór tego, nie? Powiedzmy, wziąłbym tak. I resetuję się to. Ale była tutaj jedna rzecz, tylko jak to się robiło? Gdzie to jest? Był przycisk, jestem tego niemal pewien. Był tu cholerny przycisk, który pozwalał zmieniać. Nie to. Nie wiem, jednak mogłem zmieniać to, aby były przedmioty stakowane lub też nie. Albo jestem ślepy. Tu mamy co? To nie, 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 nie. Dziwne. Chwilę, spauzuję, to zaraz znajdę. Albo je znajdę, jak nie będzie. No nic, na razie nie znalazłem. Najwyżej wrzucę notkę na ekran wam, jak... Jeżeli znajdę po nagraniu. Najwyraźniej jestem ślepy. Albo usunęli, tak jak wspomniałem. Następne mamy... Tutaj było... Albo tu było. Gdzieś tu było coś z naprawą, prawda? Chyba tutaj. Teraz mamy fuzję. Tak. Aha. Chodzi właśnie dokładnie o to. Czyli robimy z kilku rzeczy jedną, ale mocniejszą. Nie jestem pewien, czy mogę zrobić coś z tym, czym chciałem. Chyba nie. Tak. To można robić już tylko od tych rzadkich do tych najrzadszych. Czy tak to imię. Tylko one się do tego nadają. Te dwie pierwsze... ich rzadkości się... nie można ich w żaden sposób połączyć. Czy ja mam chociażby... Nie wiem, by się przydało jedno działko może. Raczej wątpię, żebym zdobył. Ale można będzie spróbować. Jeżeli tak będzie, to najwyżej zużyję jedno działko. Jedno dodatkowe. Zrobię z trzech jeden. Właśnie potrzeba zawsze trzy. Trzy te same egzemplarze, aby móc wyrobić lepsze. Oczywiście to można nadal kupić z tymi takie paczki. Z dodatkowymi portretami. Tu mamy najtańszą za 20 euro. Ciekawa cena w sumie. Mamy takiego piździka z jakimś tam dopodziałkiem. Za 30 euro, 50 euro właściwie, no ten 20, 30, tu już 50, 60 euro. Why not? Co nie? Oj, no kto bogatym zabroni. Albo kto bogatemu zabroni. Zobaczmy, czy nie pojawił się czasem nowy na miotacz ognia coś. Zadanej broń się nie pojawiła. Czy moje coś jest ciekawego?
Według lajków jest wstawione, tak? No dobra. Z tego tygodnia. Może coś będzie ciekawego z metacznym ogniem. Zobaczymy jak to działa. Sam jestem ciekawy. Nawet. O, jakiś prezencik. Albo z... O! Właśnie wspominałem, że był event. Był event. I było... Zobaczcie, ten model jest niemal taki jak był ta kusza. Ta przerobiona na ten. Ja sobie muszę trochę ściszyć głośniki. Głośniki. Słuchawki. Wow, co tak mokre, tak? Dziwne. A, może tak, że mam kilka rzeczy w tle odpalonych jeszcze. No jak widzicie, to działa dość mocno dobrze. Oczywiście to jest pewna parabola i to dość znacznie odbiega po jakimś tam... Czym dalej poleci, tym to bardziej opada. Tu nie mam ten. Zobaczmy, czy mi się zdaje, czy są strzały tknęły w nim. Jap. Tak jak widzicie. To był taki event, taki średniowieczny. Z racji tego, że został dodany nowy język do gry. Niemiecki. Jeżeli teraz potraficie... znacie niemiecki, a nie znacie angielskiego, możecie sobie ustawić niemiecki. Nie ma problemu. Żadnego. I możecie szaleć. Dlatego też były właśnie te wszystkie... Były takie koła, wiecie, średniowieczne, tylko całe metalowe. Inne dopiero takie właśnie kusze, te nieszczęsne, nie chciałem powiedzieć, skórki. No, portrety, ikonki, postaci naszej konta, o. Tak to może ujmę. Dziwne cięcie mam. Ciekawe czego. Ty tu mi hopsaki robisz, paskudo. Tak. I kilka tam jeszcze rzeczy było. Teraz chyba nawet nie można ich... O! Zobaczcie, te koła. Widzicie? Te właśnie koła były dodane. Tam jeszcze jakieś różne rzeczy. Była nawet, powiedzmy, została masa. Właśnie te... Wyrzutnie rakiet ciepłe przez chwilę, nie wiem czemu nawet. Kusze. Zobaczmy, czy mamy właśnie ten nieszczęsny miotacz ognia. Jestem sam ciekawy. O, tu mamy to. Zobaczcie, jak to wygląda teraz. I no powiedzmy, że umiejętność tej rzeczy, tego działa, jest taka, że ona przebija aż 5 metrów rzeczy. Zobaczcie. A, teraz nie przebiło, bo po prostu było za daleko. Teraz powinno być. O, widzicie to, co wisi? Zadałem obrażenia mojej kabinie, która była za tym. 175. Teraz tylko temu. Widzicie? Po prostu to jest w pewien sposób fajne, ale no jednak wkurzające, że możecie się obudować jak chcecie, a to będzie cholerstwo was przebijało. No i puf. Oczywiście tam jest ten. A teraz zmieniony pod ten. Tak. Najpierw rozejrzyjmy się za tym miotaczem ognia. Albo spauzuję znak znany, to się pojawimy spod. Pojawimy się spod. Tak. Ale mi się język plącze i ja cię kręcę. O, i się znalazł. Ale to jakoś super daleko nie był. Zobaczmy, ja zatestowałem. Jak to działa? Tu coś czytałem, że to chyba podpala całą ziemię. Nie. To tylko te beczki. A właśnie, one teraz mają taką, powiedzmy, zdolność, te beczki, że jak już tam wybuchają, to zostawiają taką płonącą plamę paliwa. W oleju, no ogólnie płonące cieczy. Przez jakiś czas. I jak wyjdziemy na tmy, to się możemy podpalić. I palić się przez chwilę. Zobaczmy, jak to działa. Czy to szybko się przegrzewa? Czy ten Marian szybko się przegrzewa? No, przegrzał się, a jak się szybko schodzi? Szybko się schłodził. Ech, mój biedny ten zginie. No, zobaczmy na boty. Jak to boty wytrzymają. To jest dosyć ciekawe, zaraz sami zobaczycie. Ja też, bo jeszcze nie sprawdzałem.
nie miałem najmniejszej okazji. Ale z drugiej strony to jest dość, no powiedzmy sobie, rzadki przedmiot. Nawet na tych ciężko to zauważyć. Tak. Płoń. Bocie. Aha, te boty się trochę sprytniejsze zaczęły robić poza tym. Nie są aż tak super badziewne. Głupie. Zobaczmy sobie tylko... Tak, test drive. Jego efektywny zasięg. Nic. Tak. No, dopiero teraz. Po takiej odległości mamy jaki taki zasięg. Coś tam zaczynamy zadawać. Dopiero oczywiście jak podjedziemy, nie? To już robimy rzeź. Nawet. No nic. Wiadomo o co chodzi, nie? Dobra i to. Teraz możemy wrócić do tego co chciałem. A ja mam już odblokowany ten lewiatan, chyba nie jestem pewien czy się chwaliłem tym czy nie. Niemniej jednak jest odblokowany. To jest 36 minut trwa. O matko, jakie to długie będzie. Tak. Coś chciałem wam powiedzieć, tylko nie wiem co. Zostało trochę pozmienione chyba w trybie budowania. Nie ten klawisz, jeju drogi. Zobaczcie. Pod F to jest chyba było zmienione. Oczywiście ikonki u góry także uległy zmianie. Oczywiście wam nie pokażę, bo nie mam jak. Chyba, że przyjmiemy... Wyłączę to może. Tą tutaj za wskaźnik. Jej lufę. To mamy tak. Oczywiście wyjście. Pod tam mamy nasz magazyn. Wsadem się poruszamy. Spacją podnosimy, shiftem opuszczamy. Prawym przyciskiem myszy zakładamy jakiś przedmiot. Lewym go demontujemy. Z kontroli prawy, troszkę na to omawiałem zresztą. Kopiujemy, kół obracamy. Oczywiście kół obracamy w poziomie, tym w pionie E. Ctrl Z cofamy. F, czyli mamy ten widok. Pod O mamy... Pod O nie mamy nic. Tu niby jest farba jakaś. Dziwne. Czy to zero jest? Nie, to nie jest zero. To jest usuwacz farby. Jak będzie się miało farbę w łapie. Zobaczmy, weźmy farbę jakąś do łapy. Zieloną, bo tej nie ma na chwilę. A, właśnie, to jest, żeby cały pomalować naraz. Wszystko mamy pomalowane naraz, bo to zostało w ostatnim patchu dodane i zapomniałem o tym całkowicie. Jest możliwość polowania całego pojazdu naraz, od razu. Wszystko mam w jednym kolorze. Zieloniutki? Fajny. Oczywiście możemy to sobie sami malować, nie pojedynczy ten. No ale wiadomo, zakikalibyśmy się na śmierć, że takie złożone, a chcielibyśmy całe, trzeba by było powiedzmy w niektórych miejscach nawet rozbierać, prawda? A tu nie mamy przenikania przez tekstury. Nie możemy przenikać, niestety. Oczywiście to amerstowanie kamery, czy tak będzie to wyglądało w garażu. Według tej osi będziemy się obracać. Delay to jest oczywiście wyrzucenie tego cholerstwa całego. Nie wiem, tego robił. Cofnijmy sobie tutaj. Dobrze. To mamy umówione. To mamy... To wiadomo co jest. O! Tu mamy takie coś, że możemy sobie wypełniać misje. Wejdźmy sobie tutaj. I możemy to zacząć. Mamy na to tutaj jeszcze... To chyba jest 12 dni, jeżeli się nie mylę. Całkowity normalny czas. To mamy na to jeszcze 8 i... No, 9 dni. Aby zdobyć 300 złomu, musimy wypełnić te wszystkie misje. I wtedy dostaniemy to. To jest łatwe. Tu na przykład mamy zadania 250 tysięcy obrażeń za pomocą... Nie, po prostu. Po prostu zadanie te obrażeń. Tutaj zniszczenia 30
przeciwników w rajdach. I to jest taka mini nagroda, 50 złomu i 25 paliwa. I tutaj takie są inne. Tutaj używając niż 5 graczy, za pomocą shotgunów, zniszcz 1000 części za pomocą ciężkich dział. Tu mamy wygraj 5 bitew. Tutaj znowu za pomocą tego shotguna 10 graszy zniszcz za pomocą karabinów maszynowych. A tutaj wygraj 10 bitew. I to jest nagroda tego. I to jest dodatkowa jest ta. Ogólnie ciężka, jest też fajna, zobaczcie, mamy takiego, tym razem mamy kameleona, możemy wygrać. Prędzej oni byli na średnim i były włócznie do wygrania, jeżeli się nie mylę, jakiś czas temu. Oczywiście to są dużo cięższe, zobaczcie, na przykład tutaj mamy 10 bitew, to jeszcze jest takie do zrobienia. Zniszcz 4 graczy w jednej bitwie, nie zawsze to chcę wyjść, oczywiście częściej... Częściej to jest coś takiego niż... Chyba prędzej. Częściej mi się... Albo jest trochę lepszy. Jeden z dwóch. Tutaj mamy... Zniszcz 2000 części za pomocą maszyn... karabinów maszynowych. Tutaj... co? Czy to sami nie znaczy wygrać 3 bitwy pod rząd? Nie strać kół? No widzicie, jest tak, no... Średnio. Łatwe. A, będzie mi pyłka, dopóki nie zaznaczę. No, to jest jak pyłka. Na razie nie zaznaczę. Tak. Ciekawa rzecz. Tu mamy spis naszych broni. Autodziałko, autodziałko i wiatło. Możemy ustawić sobie nie tylko pod prawy, lewy przycisk myszy i F, jak to miało miejsce prędzej. Możemy także to zrobić teraz, kliknąłem teraz prędzej myszy, możemy grupę sobie zrobić. Pod lewy, prawy i od 1 do 4 klawisze oraz F. Ciekawa rzecz, bardzo przydatna. Niestety nie możemy zamontować sobie na pojeździe, dajmy na to kameleona oraz... innych podobnych rzeczy, czyli tutaj, o, kameleon i gdzie mamy kameleona, tu jest kameleon, kameleona nie możemy zamontować i z kameleonem, co to było, chyba Carjacka, ale nie jestem pewien, teraz mi trochę tu szczęściami średnio, ale, aha, energii potrzebuję, dobra. Panie, zaraz będzie energia. To mamy. Nie, to mamy. Coś jeszcze było, że nie mogłem montować naraz. A, no tak, coś to mogę użyć, czyli tych dopalaczy, widzicie? Dopalaczy nie mogę dodatkowo użyć. Szkoda. Mamy tyle możliwości tych klawiszy, a nie możemy właśnie czegoś takiego zrobić. Żeby mieć właśnie te nieszczęsne dopalacze i także... Tego, nie wiem, to może by było też trochę OP niekiedy, no ale cóż. Właśnie tak jest. Myszka, uciekaj mi na drugi pulpit. No oczywiście tu mamy informacje o punktach struktury, części wykorzystanych na możliwych punkty energii, jego masę, przyspieszenie, prędkość maksymalną, czyli no... Prędkością to ja nie grzeszę. Pomimo, że chyba mam silnik zamontowany. Albo nie. Jaki ja zieloniutki! Ciekawe jak... Ten to mi się muli, to musi okazać... Coś porobić z kompem. No nic. Niemniej jednak widzicie... Taki coś mój jest. Niemniej jednak wracając do tego, żeby też nie było za długie, bo mam już... Jezu, drugiej godziny będzie materiał. Matko Boska Częstochowska, co to będzie? Możemy zakładać własne klany. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie. Listę graczy najlepszych. Back D. Big D. Jego rating. My gdzie jesteśmy? My position. Będzieś... Właśnie.
niziutko. Ale no w sumie? Zobaczcie, jak jestem tutaj? Do dna całkiem daleko mnie jeszcze dzieli. Więc w sumie nie masz na czym płakać. Według zabitych kiedykolwiek. No. Najmniej? Trzech. Spoko. No ale ten też już tak trochę, no... Trochę więcej niż ja. Co nie? Dzienne? No ja będę razem dole, to nie ma innej możliwości. Ten już... 67 zniszczył. Ja tu na dole gdzieś. Moja pozycja. Ja jestem na B, więc no... Halo, moja pozycja. Tak, jeszcze nie mam nic, więc raczej nie będzie mnie. To chyba wszystko, co chciałem... A, właśnie, chciałem zrobić szybko jedną bitwę. Zobaczymy, może uda mi się to działo zdobyć. Anusz Wideles. Będzie mieć ciało niesamowicie, ale co tam. Pośmiejemy się. Aby ze mnie. Biorąc pod uwagę pink, jaki będę miał, to będzie masakra. Ale że od razu mnie do bitwy wzięło. Ojeju. O, defragmentacja dysku mnie czeka jak nic. Ale długi materiał. Ale długi materiał. Masakra. Panie Marian. O Jezu, co to za klatkowanie. Takie rzeczy nie miałem. Panie. Jak żyć? Oj, defragmentacja. Zobaczcie. Widzicie, jak się rozgrzała ładnie? I zdaje ty coraz większe obrażenia. Tak, nie ma co. Może puszczę wam jakiś filmik, jak sobie to zrenderuję następnym razem. Oczywiście piszcie mi jak najwięcej pytań, co chcecie jeszcze wiedzieć, bo tak to jest... Wiecie, na chwilę obecną to ja tak się trochę poruszam jak dziecko we mgle. Nie jestem pewien, co wiecie, czego nie wiecie, co chcielibyście dokładniej wiedzieć i tak dalej. Więc zdecydowanie piszcie jak najwięcej tych komentarzy, abym się mógł dowiedzieć, o czym jeszcze wam tu powiedzieć, co rozjaśnić jeszcze, czego, co jest jasne już, co już pieprze 3x3, już więcej tego nie trzeba, o czym nie wiecie kompletnie nic, może w jaki sposób budować te maszyny, powiedzmy, jakich błędów nie popełniać, jak korzystać z jakiejś broni, jak je wykorzystywać, cokolwiek. Piszcie wszystko, co chcecie, związane z tym filmikiem, z tą grą. Byłbym zadowolony. Naprawdę. Nawet bardzo. Poza tym nie zapominajcie o łapce. Tak. Żebrze o łapki. Tak jest. Czym więcej łapek, tym lepiej. A ile dla ciebie tyle będzie? Jezu drogi. Ja to nie inni, że musi być jak będzie tyle, to ja się biorę za kręcenie następnego odcinka. Ola Boga, bo inaczej nie dostaniecie. Tak, taki jestem zły, tak? Nie, po prostu ile da się tyle będzie, tylko po prostu żeby były. Proste, a ile będzie, tyle będzie. Najważniejsze jest to, że jeżeli wam się podoba, o to mi najbardziej chodzi. Żeby się podobało. Tak, to będzie chyba właściwie wszystko. No co, jest tylko tyle, że mój buzun i prosi łapki. Tak, bida z łapkami. Mam tylko dwie. I dwa kciuki. Może się wy podzielicie jedną? Co? To nic. Nie przedłużając tego sztucznie jakoś długo. Bardziej. Jeszcze bardziej. Bliska. Żegnam się z wami. Do następnego... No, a z mojej części. Cześć!